Po czym poznać, że to jest moment, gdy należy odejść z firmy, porzucić swoją karierę menadżera w tej organizacji i sprawdzić, czy trawa nie jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu? O tym dzisiaj porozmawiamy. Nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania. A skąd taki temat? Z kilku spotkań z menadżerami firm, które rosną, które przechodzą naturalny cykl rozwoju. Tak samo jak człowiek, który od wieku dziecięcego, młodzieńczego wchodzi w dorosłość, w wiek średni, potem w starość. Tak samo organizacje. Od etapu przedsiębiorczości, takiej startupowości wchodzą w etap zespołowości, potem formalizowania, potem decentralizacji. Jest to naturalne. Każda organizacja to przeżywa. Niektóre szybciej, niektóre wolniej. A wraz z tą organizacją my jako pracownicy, my jako menadżerowie. Pamiętam, że firma, w której ja pracowałem, w którymś momencie stała się częścią korporacji. I o ile ten wzrost wcześniejszy od takiego etapu zespołowości do formalizacji był mi całkiem na rękę. Pasowało mi to, gdy mogłem zarządzać zespołem i przedsięwzięciami w taki sposób formalny, ale wciąż w tej strukturze niezbyt dużej. Natomiast już doszła do tego polityka korporacyjna, stwierdziłem, że jest to wbrew mojej naturze, że nie chcę tej zmiany, nie chcę tej zmiany mojej wewnętrznej, bo to jakby była kwestia mojej decyzji, czy ja chcę zmienić swoje nastawienie i swoją pracę, i odszedłem. Poszedłem pracować na swoim. Natomiast niejednokrotnie słyszę menadżerów, którzy przekonują mnie, żebym coś zrobił, żeby zaprzestać tych zmian, co się dzieją w organizacji. Bo była taka świetna firma, gdzie działaliśmy kolektywnie, gdzie innowacje były wykowane przez nadgodziny i przez weekendy. No i teraz szefowie nie wiadomo dlaczego zaczynają wprowadzać reguły, standardy, wartością staje się przewidywalna jakość naszych produktów i rozwiązań, a nie innowacyjność i zespołowość. Coś złego się dzieje. Nie, drodzy menadżerowie. Dzieje się coś bardzo naturalnego. Organizacja rośnie. No i teraz od ciebie zależy, czy zdecydujesz się pójść krok dalej w swojej karierze menadżerskiej i od takiego kumpla, który wzbudza zaufanie i entuzjazm współpracowników na etapie społowości firmy, przejdziesz bardziej w rolę menadżera, który będzie wybijał ten werbel standardów, który będzie pilnował to, na ile to, co robimy, jest dobrze zaplanowane, zorganizowane, na ile są ludzie zmotywowani, a potem na ile rezultaty są skontrolowane. Jeżeli polubisz tą nową rolę, to organizacja będzie wciąż swoją organizacją. Natomiast jeżeli mówisz, nie, 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 ja przyszedłem do startupu, już odejście od tego garażowego startupu do etapu zespołowości to było bardzo duże wyzwanie dla mnie, nie wyobrażam sobie, że pójść dalej, to być może to jest właśnie ten moment, żeby wysiąść na najbliższej stacji i wsiąść do innego pociągu, który wciąż może jedzie w kierunku nazwanym startup, zespołowość. Natomiast jeżeli zamierzasz zostać w tej organizacji, w której pracujesz, to twoją najzdrowszą reakcją w momencie wzrostu organizacji, jest to, żeby nabyć kompetencji, które sprawią, że będziesz skuteczna, skuteczny w nowej sytuacji. Czyli jeżeli jesteś w organizacji, na, na fazie zespołowości i wchodzicie w formalizację, w procedury, w procesy, no to najlepsze, co możesz zrobić, to zrozumieć, jak skutecznie zarządzać swoimi ludźmi na tamtej fazie. I na pewno... Uda ci się i będziesz świetnym menadżerem w tej nowej fazie, jeżeli podejmiesz taką decyzję. Gdy twoja organizacja, podobnie jak ta, w której ja pracowałem, od tej fazy formalnej przechodzi do korporacyjnej, znowu jest moment decyzji. Zastanowisz się, czy polityka korporacyjna i wszystkie możliwości, które są z tym związane, to jest twoja historia, to jest twoja ścieżka życia i wtedy zostajesz? Albo podobnie jak ja, mówisz sobie, nie, ten etap, to już nie będzie mój etap. Sprawdzę, jak sytuacja wygląda gdzie indziej. Także... Odpowiadając na twój dylemat, który prawdopodobnie masz, skoro oglądasz ten materiał, czy zostać w organizacji, czy odejść, bo ona się zmienia, to już nie jest ta, w której pracowałam, gdy się przyjmowałam do pracy, no to odpowiadając ten dylemat, odpowiedź sobie na pytanie, czy chcesz wejść w swoją rolę menadżera w zupełnie nowym kontekście, to może być ekscytujące, może być bardzo ciekawe, ale może być też frustrujące. Czy też nie chcesz wejść w tą rolę, no to nie ma innej drogi, jak skoczenie do innej organizacji Mam nadzieję, że ułatwię ci przemyślenia, że ułatwię ci rozwiązanie twoich dylematów związanych ze wzrostem twojego stanowiska oraz wzrostem organizacji. Pogodnie cię pozdrawiam.